Cześć, z tej strony Jacek z wideotesty.pl, a to jest drugie podsumowanie tygodnia. W dzisiejszym odcinku sumujemy nieco więcej niż tydzień, więc nie ma czasu do stracenia. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy relacją z Orange Video Fest, wydarzenia, na które zjechało się wiele gwiazd polskiego YouTube'a, w tym m.in. Sylwester Wardęga, Abstrahuje, Radek Kotarski, Adbuster, Supermarian, Ravgor, Wapner, Magia Y i po prostu setki innych popularnych twórców internetowego kontentu. Zdecydowanie było warto. Jeżeli chcecie obejrzeć relację, którą przygotowaliśmy wraz z Szakalem, klikajcie w link na ekranie. 14. Za mną właśnie stoiska Intela, stoiska Sprite'a, stoisko Mateusza Grzesiaka, Buddha Play, które się pojawiło ostatnio na wszystkich imprezach praktycznie, no i scena główna, na której są występy różnych youtuberów i stand-uperów. Następnie płynnie przechodzimy do serii poradników, które w ostatnim czasie pojawiły się na naszym kanale. Na pierwszy ogień idzie Dawid ze swoimi trzema sposobami na zwiększenie zasięgu i mocy sieci Wi-Fi. Jeżeli tak zwane internety łapie Wam tylko w przedpokoju i salonie, a w Waszym domu znajduje się wiele urządzeń bezprzewodowych, zdecydowanie warto skorzystać z porad przedstawionych w filmie. Nowe, o większym zysku. Oczywiście tutaj mamy pewien minus związany z wymiarem anten, bo po prostu anteny o większym zysku będą również najczęściej po prostu większe. Po tej stronie prawej mamy antenę o zysku 5 dB, to są anteny dookólne, a tutaj antena o zysku aż 8 dB. Nie wyłamujemy się z tematyki mobilnej i bezprzewodowej, bo następne dwa poradniki dotyczą laptopów. Jeżeli sypnął Wam się system lub tysiące niechcianych aplikacji niepotrzebnie muli Wam codziennie użytkowanie komputera, nie martwcie się. Nie oznacza to automatycznie formatu i czasochłonnego stawiania systemu od nowa. Wystarczy przywrócić system z recovery, tak jak jest to pokazane na przykładzie laptopa HP w naszym wideotestowym poradniku. Po ponownym uruchomieniu komputera i zakończeniu jego porządkowej konfiguracji należy wykonać kilka dodatkowych ważnych kroków, czyli zaktualizować pliki zabezpieczeń firmy Microsoft i HP, zainstalować ponownie programowanie, które nie było dostarczone z komputerem, odtworzyć dane osobiste z kopii zapasowej, jeżeli ją przygotowano. Na koniec poradnikowego trio zostaje poradnik hardware'owy. Jeżeli recovery nie pomogło, komputer Wam się cały czas grzeje i zawiesza, to może warto zastanowić się nad wymianą pasty termoprzewodzącej w Waszym laptopie. Oczywiście w naszym poradniku dowiecie się, jak zrobić to jak najbardziej profesjonalnie i jak najmniej destrukcyjnie. Malutka ilość, naprawdę. Będzie nam to tylko potrzebna. Coś takiego w zupełności wystarczy. No i zakładamy nasze chłodzenie z powrotem. Z laptopów przenosimy się na coś mniejszego. Oto następne top 5 podsumowujące rok 2014, tym razem w kwestii tabletów. Jaki sprzęt wygra zestawienie? Czy tablety wciąż dobrze trzymają się na rynku, mimo to coraz większej ofensywy ze strony tabletów i innych urządzeń tabletopodobnych? Przekonajcie się sami. Jeśli tablet, to najlepiej iPad. Dlaczego? iPad był pierwszym tabletem i jakoś uważam go za takiego najbardziej dopracowanego, który najlepiej spisze się w swojej roli, najpłynniej będzie chodził, bo przecież iOS nie jest tak zasobożerny jak Android. Dlatego ja decydowałbym się na iPada. No jak widzieliście, sam teraz stoję przed wyborem tabletu, więc najprawdopodobniej będzie to iPad. Nie będę się pchał w Androida ani w Windowsa. Teraz coś dla zmotoryzowanych. Ilekroć zdarzyło Wam się doświadczyć ciekawej sytuacji na drodze, którą chcielibyście uchwycić kamerą? Mateusz wykonał dla Was testy dwóch wideorejestratorów jazdy firmy Legato, Piccolo oraz Tanto 2. Budowane Wi-Fi i rozdzielczość Full HD brałbym w ciemno. Wy natomiast możecie obejrzeć wpierw recenzję tych produktów. Nadpisać tego, więc to też jest jakaś tam dodatkowa funkcja. Przede wszystkim ważny jest obraz w wideorejestratorze i tak jak możecie tutaj zobaczyć, nie wygląda to źle. Czas na produkt nie z tej ziemi. ZBox Sphere to następny miniaturowy komputer skonstruowany przez firmę Zotac. Czy tym razem pójście w stronę nieziemskiego, kulistego designu wyjdzie marce na dobre? Dawid, zaprawiony w boju tester ZBoxów, odpowie Wam na to pytanie w swoim teście. Zadane maksymalnie podczas gry, tak? Dokładnie będę grał na tym ZBoxie, to zaraz, całkiem niedługo. W jedną z popularniejszych gier sieciowych, World Thunder, myślę, że znana. Natomiast lecimy z kolejnym minusem. Z
zasadzie kolejny jak kolejny to będzie po prostu uzupełnienie tego, o czym mówiłem wcześniej, a mianowicie głośność pracy i dosyć irytujące, niepotrzebne wibracje z uwagi na właśnie gorsze wykonanie. Jeżeli ktoś ma niedosyt po hardkorowych akcesoriach dla graczy z poprzedniego podsumowania tygodnia, to nie ma się co martwić. Marcin przygotował dla Was następne dwie recenzje gamingowego sprzętu. Pierwsza z nich to następny sprzęt Razera, Black Widow Ultimate Chroma. Jest to klawiatura z najwyższej półki razerowego sklepiku. Czy w tej najdroższej klawiaturze z zielonym logo jest wystarczająco dużo luksusowych cech i opcji? Zajrzyjcie do recenzji. Całe szczęście są też gumowane, więc zróbmy szybki test. Na początek od razu podwyższona klawiatura. No, trzyma się biurka bardzo dobrze, więc test podwyższeń. Tak, dokładnie, jest po prostu jak przyklejona. Przesuwanie jej jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ważne, ponieważ jak dla mnie klawiatura musi dobrze się trzymać biurka. Tutaj też swoje robi waga. Dla tych, którzy wolą grać na padzie zamiast na klawiaturze, Marcin również ma produkt. Jest to Speedlink Torit. Niesamowicie wyglądający gamepad wzorowany na kontrolerze od Xboxa 360. Czy jest wystarczająco wygodny? Czy kciuki nie zsuwają się z analogów? Ocenę pozostawiam Wam, drodzy widzowie. Dostosować do potrzeb gry. Też jest większy opór tego drążka. Też bardziej on chce powracać do pozycji wyjściowej. Natomiast w Toridzie te drążki są lżejsze, bardziej się poddają naciskowi i sprawia to, że są troszeczkę mniej precyzyjne, ale mimo wszystko ta precyzja jest naprawdę wysoka. Podobnie ma się sprawa z triggerami, które w Xboxie pozwalają na bardzo dobre dozowanie, na przykład dawania gazu w grach wyścigowych, tak samo jeśli chodzi o hamulec. W Toridzie ponownie jest uczucie większej miękkości tego. No i już na samiutki koniec przedstawiam Wam najnowsze jubileuszowe 50. wideo news, a w nim wprowadzenie opcji Nie lubię tego na Facebooku, przebicie popularności PS4 przez jego rywala Xbox One, a także informacje o nowych grach od Sony i Capcomu. Więcej chyba nie muszę dodawać. Wynosi $25. Niestety na razie zapowiedziano jedynie dwa rodzaje tego elementu, wersję The Order 1886 oraz Little Big Planet 3. Najnowsze smartfony Motorola uważane są za esencję Androida. Moto G to jeden z najbardziej interesujących telefonów w średnim segmencie ostatnich lat. Ze względu na to, że jest bardzo popularny, poddawany jest coraz to większej ilości prób wytrzymałości. I to już wszystko w drugim wydaniu podsumowania tygodnia. Subskrybujcie kanał Wideotesty, zaglądajcie naszą stronę internetową, zalajkujcie ten film i wyraźcie swoje opinie w komentarzu. Tymczasem widzimy się w następnym tygodniu. Do zobaczenia.